usłyszymy w wykonaniu tej niezwykłej gwiazdy arię z operetki Franciszka Lehara Giuditta. Kto me usta całuje, ten śni. Śpiewa do Państwa Grażyna Brodzińska. Prezentuje najwyższy kunszt sztuki wokalnej. Obdarzona urodą, wdziękiem, scenicznym temperamentem, śpiewa, tańczy, czaruje publiczność. Tak o Grażynie Brodzińskiej mówi Bogusław Kaczyński. W tym roku śpiewaczka gościła w Busku Zdroju na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym imienia Krystyny Jamroz. Ja pokochałam ten zawód, ogólnie cały, i taniec, i śpiew, aktorstwo. Już właściwie pod sercem mamy, kiedy mama była w ciąży i śpiewała w duecie z tatą. Śpiewaliśmy w tercecie, bo ja już rwałam się do pojawienia się na świecie. Połknęłam tego bakcyla i ja gdzieś wewnętrznie czuję, że ten szczyt jeszcze przede mną. Teoretycznie ten szczyt jest, ale ja jeszcze mam tak wiele do zrobienia i mam tyle pomysłów i ciągle przygotowuję coś nowego. Właśnie nie lubię tego określenia osiadanie na laurach, bo to znaczy, że to już wtedy koniec. No tak, no to już osiadła na laurach, już nic przede mną. A tu nie, a tu ja ciągle coś nowego i nowego i nowego. I w tym zawodzie tak trzeba. Kocham Placido Domingo. Mój mąż o tym wie, pogodził się z tym, nie ma wyjścia. Placido ma właśnie bardzo zróżnicowany repertuar. Śpiewa przecudnie, wspaniale operę, bo przecież to jest operowy śpiewak, operetkę, musical i piosenkę, cudownie, zwłaszcza hiszpańską. Usłyszałam w jego wykonaniu La Vie en Rose, Siboney, Tango Jalousie i wiele innych. I żeby być bliżej Dominga, postanowiłam włączyć do swojego repertuaru właśnie takie piosenki ze światowego, hity światowe. I rzeczywiście Besame Mucho i wiele innych, zwłaszcza teraz nową płytę nagrałam właśnie z tymi przebojami światowej muzyki rozrywkowej. Na scenie prezentuje się Pani w pięknych kreacjach. Kto szyje te suknie, kto je projektuje, czy Pani uczestniczy w tych projektach? Mogę coś dopowiedzieć tylko, jeśli chodzi o projekt, ale przeważnie one są paryskie, naprawdę, przywiezione z Paryża, są to prototypy z Paryża, przyjeżdżają tutaj na pokaz, nie wszystkie wracają, zostają u mnie, ale również ostatnio mam kilka sukien zaprojektowanych przez znakomitą Marię Balcerek, projektantkę łódzką, która jest kostiumologiem teatralnym, ale bardzo jej za to dziękuję, że pomyślała o mnie, że może by coś zaprojektować mnie akurat. I rzeczywiście one są tylko dla mnie, tylko moje. I no, to jest sprawa indywidualna też. Nie w każdej sukni każdemu jest dobrze. A ja wiem, że ja mam jedyna taką właśnie. Niepowtarzalną. Niepowtarzalną. Autorem słów niektórych piosenek wykonywanych przez Panią jest Pani mąż Damian Damięcki. Przy pierwszej propozycji napisania takiego tekstu był bardzo zdziwiony, zaskoczony i powiedział: słuchaj, ale wiesz, ja jestem aktorem, ja nie potrafię pisać. Ja mówię: a ty na pewno nie wiesz, co w tobie drzemie. Na pewno potrafisz, na pewno zrobisz to świetnie. My to potrafimy rozmawiać, prawda? Pewnie tak. Tak, na pewno zrobisz to znakomicie. I pierwszy tekst, o jakiego prosiłam, potrzebowałam następnego dnia już, rano. Powiedziałam wieczorem, wrócił z pracy, zmęczony i jeszcze przed kolacją, okropna jestem, przed kolacją jeszcze właśnie mu taką wiadomość przekazałam, że potrzebuję na następnego dnia, no więc tym bardziej był zaskoczony. No ale przez noc napisał. Różnie potrzebował jakiegoś tam czasu, żeby przemyśleć. Na przykład La Vie en Rose nie napisał od razu,
ale jest przepiękny tekst do La Vie en Rose. Na przykład moja ostatnia płyta, tam jest La Vie en Rose, tam jest Ojciec Chrzestny, tam jest My Way. Mówię o tekstach napisanych przez Damiana. Sway, bo tytuł płyty jest Sway, kołysz mnie. Kilka innych jeszcze i rzeczywiście one są fantastyczne. No to po co ja mam szukać kogoś? Zawsze pisał mi Jacek Cygan, ale on jest tak zajęty. Jacku, jesteś wspaniały, ale jesteś zajęty. W związku z tym, no, Damiana ma pod ręką i nie może mi odmówić. A jak wygląda dzień Grażyny Brodzińskiej? Rzadko bywam w domu. Często jestem poza domem. Mój mąż już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu mówi, wiesz, no czuję się jak żona marynarza. Ciągle cię nie ma. No, ale ponieważ od momentu, kiedy skasowano operetkę w Warszawie, w stolicy, co jest bardzo dziwne, no ale tak się stało, w związku z tym jeżdżę, bo nie każdy może przyjechać, zresztą tak kiedyś też było, nie każdy mógł przyjeżdżać, też kiedyś jeździłam, ale teraz jeżdżę jeszcze więcej, oczywiście bardzo dużo też odmawiam, bo brakuje czasu. Tydzień ma 7 dni, miesiąc 30-31 i chciałoby się, ale nie mogę codziennie śpiewać, bo muszę dać strunom odpocząć. W związku z tym jeżdżę po Polsce, świecie, w październiku do Toronto, w grudniu do Londynu. W przyszłym roku też mam wyjazdy zagraniczne, a tak to w Polsce. W Polsce staram się jak najwięcej dla mojej publiczności śpiewać. I jeszcze o płycie, że płyta jest w większości w języku polskim również, żeby publiczność, dlatego proszę mojego męża, żeby po przetłumaczeniu, tłumaczy, pisze, bo w języku polskim chcę śpiewać dla publiczności, żeby publiczność rozumiała. Nieraz coś tam zaśpiewam w oryginalnym, ale przeważnie po polsku. Dziękuję Pani za udział w programie. Naszym gościem była Grażyna Brodzińska, śpiewaczka operetkowa, operowa i muzykalowa.